koło we Wschowie Polskiego Związku Niewidomych. Działa już tutaj na terenie Wschowy od 2007 roku. Wcześniej należało do okręgu Nowosolskiego. Tak, w Nowej Soli byliśmy przez prawie 10 lat. Przed Nową Solą byliśmy w Lesznie i w Poznaniu. Tak nas rzucali, tak jak były okręgi czy... Ale teraz od 2007 odłączyliśmy się, jesteśmy tu na terenie powiatu za inicjatywą pana starosty, bo nas namawiał, żeby tu otworzyć w powiecie i dlatego zmobilizowaliśmy się i otworzyliśmy tu. Ilu zrzesza członków? Koło 100. Dokładnie tam 90 parę osób. A to są od malutkiego dziecka, nawet 4-letniego takiego, do dorosłych osób, seniorów, nie? Zrzeszamy wszystkich z grupami, z drugą i pierwszą grupą dawną, a teraz z umiarkowanym znacznym muszą posiadać te orzeczenia, to mogą wstąpić do naszego koła. Jakie sobie koło stawia tutaj we Wschowie główne cele? No najczęściej to pomagać, jak najwięcej pomagać niewidomym, bo taka osoba jak traci wzrok, to zamyka się w sobie, w mieszkaniach, w domach i próbujemy ich wyciągnąć na różne imprezy, na różne wycieczki, na tego, żeby pomóc im chociaż się ze środowiskiem integrować, tak, przepraszam. To przynosi efekty? Osoby otwierają się? Tak, myślę, że tak. Bo nawet niektóre całkowicie niewidome po naszej rehabilitacji, bo prowadzimy rehabilitację, znaczy przez okręg też, on organizuje rehabilitację dnia codziennego, to znaczy chodzenie z białą laską, z takim czymś i nawet takie osoby niewidome bez przewodników też przychodzą do naszego koła, to znajduje się na Łaziennej 10 tam, to aż nas podziwia, podziwiamy to, nie? Koło we Wschowie dzisiaj obchodzi jubileusz 5-lecia istnienia, w związku z tym dzisiejsze uroczystości. Co jest przewidziane na dzisiejszy dzień? Znaczy takie spotkanie, właściwie takie integracyjne, żeby się spotkali, żeby wiedzieli, że już 5 lat tu jesteśmy, że jesteśmy nadal, żeby do nas przychodzili ci, co potrzebują, a ci, co nie potrzebują także, nie? Do pomocy, a w ogóle do wszystkiego, tak, nie? Gdyby ktoś chciał przystąpić do stowarzyszenia, to kto może przystąpić i gdzie musiałby się zgłosić? Przystąpić może właśnie z grupą. Musi mieć grupę umiarkowaną albo znaczną. 040 musi być na orzeczeniu. No, a znajduje się nasze koło na Łaziennej 10. Tam jest tablica i w centrum. Tak. A kiedy jest otwarta ta siedziba? Środa, czwartek i piątek. 3 razy w tygodniu. W środę po południu od 12 do 18, a czwartek, piątek od rana do 15. Także jesteśmy dość długo i kto potrzebuje, to trafi na nas, nie? Na piąte urodziny koła Polskiego Związku Niewidomych, czego należy Państwu życzyć? Myślę, że dalszej takiej, tak, żeby tak było chociaż jak jest, a nie gorzej. dużo, jak to się mówi, siły pracy, wolontariacie w tym, chętnych więcej do pomocy. To tego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. 5 lat, szanowni Państwo, czas szybko płynie, że już minęło 5 lat od założenia tego koła. Jestem przekonany, że nikt tutaj z siedzących nie żałuje tego kroku, że podjęliśmy jednak tą decyzję. Trudno, bo była trudna decyzja. Pamiętam, że musieliśmy przeprowadzać rozmów z panią Marią, żeby ją przekonać, że jest osobą właściwą, tą, która się nadaje do tego, aby poprowadzić to bardzo odpowiedzialne zadanie. W końcu dała się przekonać i to koło zostało tutaj we Wschowie. Zawsze jest bliższa koszula ciała. Zakładamy, że stowarzyszenie działające tutaj koło na terenie naszego powiatu ma dużo większe szanse na pozyskanie wszelkiego rodzaju środków. Jest dużo lepiej dostrzegane przez urzędników, przez samorządowców. My z naszej strony staramy się robić jak najwięcej, aby ułatwić Państwu życie. Wszelkiego rodzaju inwestycje prowadzone na terenie powiatu, miast naszego powiatu są właśnie między innymi po to, czyli budowa chodników, remont chodników. Aby Państwo, abyście mogli swobodnie się przemieszczać, podnieść, łatwiej funkcjonować. Cieszy mnie, jak przyjeżdża Pani spoza Wschowy i mówi, że widać jak się jedzie do powiatu wschodzkiego, że nasze miasta się zmieniają, pięknieją.
I to jest efekt właśnie działalności samorządu. Temu właśnie po to tu jesteśmy, żeby właśnie wspierać tego typu działalność. Ja też pamiętam, ten czas tak szybko biegnie, minęło już 5 lat, kiedy funkcjonujecie jako koło niewidomych we Wschowie. Ja pamiętam ten okres, kiedy Państwo już funkcjonowaliście, ale jeszcze to był taki, to funkcjonowanie było przy kole Nowej Soli i również my, również ja namawiałem, aby sformalizować to, żeby to koło było wschodzkie, ponieważ wtedy nam jako gminie, szczególnie jako gminie, łatwiej pomagać wspierać działanie państwa. To się stało, czas szybko mija, 5 lat minęło i już dzisiaj składamy gratulacje z okazji funkcjonowania przez 5 lat pod rządzą i kierownictwem pani Marii, której osobiście gratuluję, bo to może się wydawać taki banał. Natomiast coś zorganizować i dobrze poprowadzić, to jest duża sztuka i duży wysiłek. Mogliście Państwo mieć lepszej prezeski. Jest to tak ciepła osoba, to jest osoba pełna serca. Na pewno to czujecie i my to też czujemy. Teraz. Muszę Państwu powiedzieć, że jako koło Wschodzkie, jesteście jednym z lepiej, pomimo to, że to nie jest, że tak powiem, duże koło, ale też nie jest takie małe, bo jak ja słyszę, że w tej chwili już 90, prawie 100 osób, a w momencie założenia Marszu to było chyba 50 osób, tak? 50 osób, także ta ilość członków się podwoiła.